Hej, jak leci? Czy to materiały na dziś? Chcesz otworzyć pudełko? Zróbmy to razem. Wow, długopis 3D. Po co mi ta łopatka? Nie umiem gotować. Widzisz to? O nie. Wow, ale wysoko. Chyba widzę swój dom. Witajcie, ziemianie. I tak się to robi. Poważnie? Kto to był? Tu nawet nie wieje. Chodź po namyśle. Nic nie widziałyśmy. Nie wiatr. Następne wyzwanie. Gotowe? Bo już czas, dziewczęta. No, fajnie. Bardzo chętnie. Mam narysować Sonika? Świetnie, bo to mój ulubiony bohater z bajki. Teraz się zajmę niebieskimi częściami postaci. Dobrze, że mamy mnóstwo wkładu. Wygląda coraz lepiej, prawda? Można dać wyraz artystycznej duszy. Dzieło nabiera charakteru. Teraz już tylko dokończę oczy. Jeszcze parę kresek, zawijasów i możemy się przywitać z Sonikiem. O, czy nie jest słodziutki? Tada, gotowe. No dobra, trudno będzie ją pokonać. Ale ja dla odmiany wybiorę ciasto, maleńka. Przynajmniej mój Sonik będzie jadalny. Ale przy takim materiale najważniejszy jest czas, bo pracuję na rozgrzanej powierzchni. Barwnik spożywczy to kluczowy składnik. Dzięki niemu można zrobić dowolne rodzaje ciasta. No, już prawie gotowe. Jeszcze ostatni szczegół. Oto on. O, hej, połowa mojego dzieła znikła. I wciąż znika. Co się dzieje? O, rety. Kto zwyciężył? Madison. Nie wierzę. Uhu. Nieważne, mam to w nosie. Banan? Proszę bardzo. Co to jest? Dzięki, moja ulubiona przekąska. O! Co się stało? To jest świetne. Zaraz, mamy żółte ciuchy. To chyba część nowego wyzwania. Już rozumiem. Dobrze, że mam sporo żółtego. Co się z tym dzieje? No weź, wiem, że tam jesteś. Emmo, nie! Chyba za mocno ścisnęłam. Zepsułam naleśnik. Te zabawki mnie uspokoją. Na szczęście mnie to nie dotyczy. Ten pisak wypuszcza równy strumień, a ja mam sporo żółtego wkładu. Kontury gotowe? Pora je wypełnić. To żmudne. Dobrze, że jestem bardzo cierpliwa. Detale sprawią, że będzie jak prawdziwy. Poczekajcie, aż zobaczycie moje dzieło. Wiecie, co to za część? Tak, to jego oczy i gogle. Są realistyczne. Moje arcydzieło gotowe. Jakie śliczne. Wow. Chyba już też jestem gotowa. Zacznę od błękitu. Tak będzie najbezpieczniej, prawda? O, jakie słodkie gogle. I te ogrodniczki. Nie zapomnę o małych rączkach. A teraz wszystko pokoloruję. Już go widzicie? Najpierw dodam inne kolory, a dopiero na końcu żółty. Oto on w pełnej krasie. Tym razem nic się nie rozlało. Pomaluję jeszcze buźkę. Oczka i to koniec. Cześć wam. Chyba już wystarczy. Hej, przestań. Niech będzie remis. Czyli obie wygrywamy? O tak. O, alarm się włączył. Teraz ja tu rządzę. Cześć. Oto następne wyzwanie. Hej, lepiej zacznij rysować. Czuję rosnące napięcie.
Obym przetrwała tę rundę. Nie powinnam się tak przejmować. Lepiej się skupić. Czy to zaczyna wyglądać znajomo? Cieszę się, że mam sporo czarnego. A teraz krwisto-czerwony. Jeszcze trochę i kończę. Będzie ładniej, jeśli zrobię kreski rozchodzące się promieniście. Widać, o co mi chodzi? A teraz szczegóły maski. Wybiorę symbol serca. Podoba ci się? Tak? Co za ulga. Do dzieła, Emmo. O, ten naleśnik cię zadowoli. Najpierw narysuję obrys kaptura, a potem dodam wszystkie szczegóły. Co za piękna zieleń. Jeszcze chwila i gotowe. Podoba się? Remis. Nie do wiary. Hej, nie ma mowy. O, chyba naprawdę mu się spodobały. No to do widzenia. Co się stało? No cóż. I co? Pozwól mi wcisnąć guzik. Puść to urządzenie, dobrze? O nie. Powinniśmy wcisnąć ten przycisk? To będzie coś. Nie. Zaraz, co? Nie? Trzymajcie się! Wow! Hej, role się odwróciły. Ale czekaj, czas wziąć się do pracy. Dobrze. To może być? Nie najgorsze. Gorsze, gorsze. Ona się psuje. Pomogę ci. Przestań, nie rób tak. Wylewasz, o tak. Zaczynam wylewanie. Robimy jedną z tych zabawek popyt, prawda? Podzielę go na kolorowe części. Obym skończyła, zanim się przypali. Teraz następny kolor. Zieleń to dobry wybór. Zgadzacie się? Naciskam i pyk. Jakoś tak. Muszę to wypróbować. Najpierw narysuję duże koło. Potem podzielę je na części. Ostatnia. A teraz narysuję dołki. Pokoloruję to. Nie chcę, żeby linie się zlewały. Coraz bliżej końca. Parę kropek i bum. Wygląda jak prawdziwy. Pyk. Tak, podoba mi się. Jesteście zadowolone? Chyba mamy remis. Aha, już pora. Czekaj. O nie. Jesteśmy znów w szkole? Ale jak? Jakie to dobre. Pyszne. Prawie gotowe. Au. Nie. Ale mnie wkurzasz. A ty mnie. Teraz odkup mi ciasteczka. To ty nie uważałaś. Jak ty mnie wnerwiasz. To dziwne. Gdzie jesteśmy? Czy ty to widzisz? Witajcie, ziemianki. Miło mi was widzieć. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Już czas na nasze wyzwanie. Pierwsze zadanie to ludzka potrawa o nazwie pizza. Uwielbiam pizzę. To będzie łatwe. Aż zgłodniałam od tego. Chętnie zjadłabym kawałek. Już wiem. Zrobię ozdobne naleśniczki. Zacznę od trójkąta. Potem zamaluję brzeg. Ciasto naleśnikowe jest lepsze od farby. Teraz peperoni. Zrobię kółeczka z różowego ciasta. Pizza musi mieć dużo składników. Gotowe. A teraz domaluję ser. Wypełnię miejsce wokół peperoni. Nie chcę już niszczyć dzieła. Za chwilę je przewrócę. Ostrożnie. I gotowe. Całkiem nieźle, co? Essie? Matko, ale dobra. Co? Objadasz się pizzą? Coś nie tak? Chcesz kawałek? Ale jak? Fuj, strasznie wali. Lepiej to wyrzucę. Za to moja naleśnikowa pizza jest świetna.
To jasne. Lepiej zacznę tworzyć. Pisak 3D namaluje co zechce. Zacznę od konturu. Trójkąt jest bardzo łatwy. To świetna podstawa. Wypełnię cały trójkąt. Teraz domaluję brzeg. Wystarczy pozostać w liniach. Podstawa gotowa. Nie ma pizzy bez sera. Wow, wygląda jak topiony ser. Serowa pizza. Potrzebuję dodatków. Też wybieram peperoni. Uwielbiam je. Aż ślinka cieknie, co? Bardzo apetyczne. Że co? Kawałek nie wystarczy. Mam całą pizzę. Zazdro. Cheryl wygrywa. Tak, wiedziałam. Jestem genialna. Wow. Co to było? To było dobre. Widzę, że dobrze się bawisz. Nikt nie widział. Spoko. Teraz narysujcie banana. To jest. To będzie bardzo łatwe. Banany są banalne. Teraz go przewrócę. Coś tu nie gra. Co tu się dzieje? Gdzie się podziała wtyczka? Kantujesz. Ups, wybacz, mam banana do narysowania. To bardzo łatwe. Ale pójdę krok dalej. Wow, świetnie mi idzie. Pora na żółty kolor. Wypełnię puste miejsca. Na pewno wygram tę turę. Jaki on realistyczny. Skórka będzie ciemniejsza. Bez pośpiechu. Musi być idealny. Nie chcę się na tym przejechać. Ha, gotowe. Sama przyznaj, że jest w dechę. Nie rozmawiam z tobą. Coś się stało? Tylko bez żadnych numerów tym razem. Pełne skupienie. Skopię jej tyłek. To będzie kontur. Teraz namaluję środek. Powinnam to robić zawodowo. Naleśnikarnia u Cheryl. Nawet wpada w ucho. Zaraz, muszę się skupić. Już kończę. Wow, podoba mi się. Essie? Do boju, drużyno. Hej. Tada! Trudny wybór. Mamy remis. Może być. Świetna robota. Wow. Nie spodziewała się. Mleko i ciasteczka. Zaraz. Gdzie są ciasteczka? Najlepsze ciasteczka na świecie. Prawda. O-o. Wpadka. Teraz narysujcie ciastka ze Shreka. O, jaki słodki. To będzie super. A? Co za bałagan. Muszę to rozplątać. Życzę powodzenia. Czekałam na tę chwilę. Hej, malutki. Tu będą oczka. I detale. Kolorowe guziczki. Dorysuję ci brawki. I czerwoną buźkę. I wszystko zaleję ciastem. Bułka z masłem. Będzie bardzo apetyczne. Już widać bąbelki. Chyba jest gotowy. Idealnie. Jak ci idzie, Essie? Piękny widok. A? Co to za smród? O nie, przypaliłam mojego ciastka. A taki był dobry. Nie zasłużył na to. Muszę zrobić drugiego. W końcu. Teraz mogę rysować. To będzie świetny ciastek. Będzie machał łapką. Teraz pokoloruję. Jak zawsze, bez pośpiechu. Musi być idealny. Wow. A teraz oczka. Jaki on apetyczny. Chyba upieka prawdziwego ciastka. Oto brewki. I oczywiście usta. Jaki on wesoły. Jeszcze duże lśniące guziczki. To chyba wszystko. Jest cudowne. Hop, hop, spójrz na mnie. Pięknie pachnie. Nie mogę się oprzeć.
Dobry pomysł. Au. O-o. Jednak zły pomysł. O, mój ząb. Cheryl, jak wyglądam? Bardzo źle? Tak. Fuj. Essie wygrywa. Wygrałam? Serio? To ja, Cheryl, smażę naleśniki. A ja, Essie, jestem wyjątkowa, mam pisak 3D. Przewracanie naleśników jest trudne. Wow, jesteście wredne. Żartowałyśmy. Czas na miłość. Emoji, do roboty. Musimy? Miejmy to za sobą. Dobra. A gdzie pisak? Przecież to był. A? Nie przejmujcie się. Co ty robisz? Moje włosy. Sorki, mogę tu zerknąć? Co? Poszła mi stąd. Miło mi cię... Essie? Okej. Co ona robi? Nieważne, mam naleśniki do zrobienia. Najpierw usta. Teraz oczy i kontur. Wypełnię serduszka. I zamaluję buźkę na żółto. To będzie łatwe. Już kończę. A teraz smażenie. O co ci chodzi? No bo... nieważne. Chyba gotowe. Wow, ale wyleciał. Gdzie on jest? Co? Ładnie mi w tym kolorze. Wyjaśnię to. Oddawaj to! Mam cię na oku. Biorę się do pracy. Najpierw namaluję linie. Później będą większe. To będzie przecudowne. Idealne kółko. Pora na brwi. Teraz mały zygzaczek pisakiem 3D. A potem oczka. To bardzo odprężające. Uwielbiam to. Domaluję duży, ładny uśmiech. Zupełnie jak emoji. No i jeszcze serduszka. Wyszło całkiem nieźle. Uhu, grawitacja działa. No, no, całkiem niezłe. Obydwa są świetne. Remis. Wow, super. Ciekawe, co teraz. Niech się pospieszy, nudzę się. Następne wyzwanie. Zaraz. Ktoś dzwoni. O, to mama. Dobrze. Muszę lecieć. Koniec gry. Co? Dzięki za udział. Żartujesz sobie? Wow! Jesteśmy w szkole? To było naprawdę? Chyba tak, ale... to było dziwne. Nieważne. Przepraszam. Ja też. O nie, lekcja się zaczyna. Pokażcie ten filmik swoim znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.